to mamy dzisiaj? Beyond Good and Evil. Nekromancja w Ubisoftie. Remake. Nie grałem, tak. Od razu mówię. Powiem ci, ja też nie grałem, tylko popatrzyłem sobie troszkę, to będzie prawdopodobnie bardzo szybki temat, ale ogólnie Beyond Good and Evil jest traktowane przez graczy jako taki bardziej dorosły Rayman, bo to tak troszkę po gameplayach wygląda. Mm. I faktycznie gdzieś tam, wiesz, ten... taki bardzo specyficzny styl graficzny, bo on jest rysowany właśnie jak Rayman, ale on podejmuje dość poważne tematy, typu właśnie tam walka z korporacją i tak dalej, własna tożsamość, więc generalnie bardzo, bardzo ludzie sobie chwalili, pomimo tego, że wyglądał jak wyglądał, to mówili, że gra bardzo ciekawa, bardzo oryginalna i że bardzo czekali też na Beyond Good and Evil 2. I zamiast tego na 20-lecie, z tego co kojarzę, 25 czerwca była rocznica, 20, od wydania Beyond Good and Evil i powstała dla mnie znikąd, no bo ja nie śledziłem tematu, nie jestem zapoznany z tytułem. Dla mnie znikąd wyrosła informacja, że po prostu jest premiera już tej właśnie wersji zremake'owanej. Tylko to jest taki dość prosty remake, w sensie podbicie rozdzielczości, wygładzenie tekstur, jakieś tam troszkę poprawa oświetlenia, ale cała gra jest w niezmienionej formie. Powiem ci, pooglądałem sobie tam jakieś pojedyncze filmiki na Twitchu, jak to wygląda, jak się w to gra i wygląda naprawdę całkiem interesująco, nie? Faktycznie gameplayowo jest bardzo zbliżone, bym powiedział, do poziomu Raymana. Leniwy remaster, tak, leniwy, ale w takim dobrym znaczeniu, bo powiem tak, no ja nie znałem tej marki, ona jest generalnie dość mało popularna w porównaniu z tymi pozostałymi kolosami od Ubisoftu. I ten sposób remake'u, ja wiem, że on może być szkodliwy dla graczy, którzy już grali, ale z mojej perspektywy, gracza, który nie miał okazji w to zagrać, a teraz powiedzmy jest jakiś tam pretekst, żeby zagrać w grę odświeżoną, ale bardzo bliską oryginałowi, to jest całkiem fajne, nie? Bardziej optymalizacja, nie remaster? No, tak. No, ale ogólnie tam fabularnie właśnie nawiązuje gdzieś tam do walki z wielkimi korporacjami, i dość ciężkie tematy porusza. Gameplayowo bardzo mocno Raymanowo. Ten Rayman Legends, powiedzmy taki, tylko jeszcze troszkę ładniejszy. Bohaterowie nawet. Jest jeden z tych głównych bohaterów. Prawdopodobnie, nie wiem, mówię to, co widziałem po gameplayach. Jest taki pan Świniak. To wygląda troszeczkę jak taka świnka, która byłaby narysowana w jakiejś tam właśnie albo w Raymanie, w świecie, w uniwersum Raymana, albo w jakiejś bajce Pixara, nie? Jest naprawdę fajnie zanimowana, taka bardzo plastyczna ta animacja jest. Bardzo ładne kolory są właśnie przede wszystkim przy całej grze. I czaternia, powiedzcie mi, czy obejrzelibyście sobie gameplay z tego? Bo szczerze mówiąc, oglądając to, co widziałem, czuję się lekko zachęcony i czuję, że mnie ominęło bardzo dużo, że ten tytuł ominąłem. I wygląda to naprawdę ciekawie. Obejrzyj, o kurde, widzicie, to już, dobra, to dodaję gdzieś tam do wishlisty, czekajcie, ok, Good and Evil, o, i powiem wam tak, oryginalna wersja na Instant Gamingu jest za 11 zł, ale chyba nie zremasterowana, a zremasterowanej nie ma na stanie, no nic, jak będzie, to wam dam znać. Koniecznie grać w angielską wersję. Okej, dobra. Mówię o Outer Wilds. Tak, wiem. Sosek mi wcisnął tego Outer Wildsa na siłę. Powiedział, że mamy zakład, nie? Jeżeli mi się nie spodoba, to wygrywam kratę Argusa, a jeżeli mi się spodoba, to jeszcze nie wiem co. To pewnie będę musiał oddać za grę. Ale no, gdzieś tam też jest w planach. Sosku, Outer Wilds, jak długo się przechodzi Outer Wildsa? 15 godzin, rybcia, popraw mnie, jak coś. No, to może byśmy gdzieś tam czasili jakiś taki maratonik, nie? O, ty, a może zrobimy Outer Wilds, jak będę na L4, to zrobimy taki dwudniowy stream po prostu i skończymy go całego. To jest idea, nie? Tak. Około 20 plus DLC. No DLC komu nie kupowałem, bo stwierdziłem, że nie trafi na DLC w odpowiednim momencie i może mu to zepsuć całość. Z tego co kojarzę, to tam był DLC dołączony. Chyba ci kupiłem wersję bez. No ale jebać. No mniejsza. W każdym razie
Tak, no mówię, ten Beyond Good and Evil wyglądał fajnie, naprawdę spoko. Lubię takie platformówki, takie właśnie oldschoolowe platformówki. I to jest to, z czego generalnie Ubisoft wyrósł, nie? To jest taka klasyka, klasyki, te wszystkie Prince of Persia, Raymany, nawet pierwsze Assassin's Creed'y. To wszystko polegało no właśnie na takim bardzo platformowym stylu grania i bardzo lubiłem te gry. Naprawdę każda gra od Ubisoftu to było czyste złoto. No w tym momencie to już trochę mniej, nie? I to jest odgrzewanie kotletów. No zresztą ten remake też, jeżeli byłbym fanem wieloletnim od oryginału, to prawdopodobnie też bym był trochę poirytowany, że zamiast wydać dwójkę, to zrobili tylko leniwego remastera. Ale biorąc pod uwagę, że nie brałem udziału w żadnym epizodzie Beyond Good and Evil, to ten remaster wydaje mi się całkiem spoko, żeby poznać tę grę jak najbliżej oryginału, nie? Kierowca śmigłowca, co z nowych gier będziemy grać w tym miesiącu? I no, ja na pewno Elden Ringa. I optymistycznie patrząc, to do końca lipca go skończę. Ale z pozostałych nowych pojęci jeszcze nie wiem. Na razie nie planuję nic nowego, bo nie mam nic na horyzoncie. Miałem grać we Frostpunka 2, bo miała być premiera w lipcu, ale też przesunęli chyba z tego co kojarzę na wrzesień albo listopad, jakoś na jesień w każdym razie. I no główny temat letni do ogrywania mi ucieknie. Także no. Cokolwiek widziałeś, oglądałeś jakiekolwiek w gameplay albo trailery z Beyond? Ale co to było? Do mnie. Nie, ja totalnie się od dziś... Znaczy słyszałem nazwę gry kiedyś, ale to dopiero od ciebie się dowiedziałem, że coś takiego remake'ują. Co? Muszę znaleźć na szybko spodnie na jutro do pracy, bo te kurwy, co miałem dzisiaj, piszczą na bramkach i mnie ochrona czesała na każdym wyjściu. Spodnie fajnie. Na bramkach? Co? musisz bardziej rozszerzyć opowieść odnośnie tego uniwersum, bo nie wiem, dlaczego ci piszczały na wejściu do pracy. I dlaczego ochrona czesała na wejściu do roboty? O kurwica. Ja pracowałem w jednej firmie, w której faktycznie była kobzuwa tak zwana, ale to na koniec zmiany jak się wychodziło, żeby zobaczyć, czy się nie wynosi. A na wyjściu, okej, okay, dobra. No, to już tak. Dobra, no wie, ja nie mam z Beyonda nic do dodania, ale też bym chętnie sobie zobaczył, jak będzie w jakiejś rozsądnej cenie, to chętnie bym sobie na streamku z wami pograł. Once Human. Wychodzi 5 lipca, 2 lipca ma premierę The First Dissident. Koreańska strzelanka trzecioosobowa z ładnymi postaciami PvE, która jest free to play. Powiem ci tak, tego FPS-a nigdy nawet nie słyszałem, a ja za FPS-ami tak. Nie jest to mój konik, bym powiedział tak delikatnie. No. A Once Human, tytuł mi się jakoś obił, ale też nawet nie jestem w stanie sobie jakoś określić, co to jest za gatunek. Już sobie sprawdzam, bo kojarzę. Once Human. Multiplayer Open World Survival Game. Okej. Okay. Całkiem ładne. Wizualnie. Robi robotę, ale no wie, najpierw na 100% chcę się skupić na tym, na Eldeniku, nie? Fufek ma w co grać, proszę mu nie podrzucać tytułów. Ale mamo. W każdym razie na chwilę obecną mam wszystkie spodnie niewyprane. Możesz iść w majtkach, zobaczysz jak daleko dobiegniesz w pracy. Zajęcie ochrona złapie. I dobra, dawaj następnego.